fajne wrażenie, zawsze jest dobre uczucie dostać koszulkę nową od trenera przed dużo kibicami i fajnie było też, jak zaczęli śpiewać ten niebieski hymn i to już takie dało takie uczucie, że może być dobry mecz z Lechem Poznań. Dobry poziom prezentowaliśmy, też były tak mecze ułożone, że najcięższy przeciwnik był na końcu, Wisła Kraków, też mogliśmy pozytywnie skończyć ten mecz i to powinno w naszych głowach być i zostać, że jesteśmy w stanie wygrać z takim przeciwnikiem. Lech Poznań będzie, mi się wydaje, się ciut mocniejszy przeciwnik, ale to pasuje do tego zwiększenia przeciwników coraz cięższy. No i jesteśmy na pewno w stanie powalczyć o punkty. Okres był bardzo krótki i dlatego też trenerzy musieli obciążenie dopasować. Było na początku bardzo ciężko. No i tak jak było opisane, że pomału schodziliśmy z tego obciążenia. No i teraz pomału wracamy do świeżości i wydaje mi się, że w niedzielę jest możliwość, że będziemy w najlepszej dyspozycji. Zapraszam Was do oglądania TV Niebiescy. No na pewno no, do tego trzeba czasu, tak, żeby tam parę słówek śląskich podłapali, tak, więc na pewno dajemy im trochę czasu na oswojenie się w szatni i myślę, że będziemy wyciągać konsekwencje, jeżeli nie będą łapać tych naszych słówek. Czy potrzebujecie tak? No na pewno parę dni do meczu zostało, tak, więc już musimy być, że tak powiem, świeżi, tak, więc myślę, że to już było widać dzisiaj nawet na gierce, że już ta świeżość powoli wraca i myślę, że optymalnie będziemy przygotowani na mecz z Lechem. Tak, szatnia Ruchu zawsze słynęła z dobrej atmosfery. Myślę, gdzieś się to zagubiło po tym sezonie wicemistrzowskim i myślę, że teraz pracujemy nad tym, żeby to odbudować, bo jeżeli jest monolit szatni, to na boisku też to będzie widać. Dobry sparing, żeśmy zagrali, czekaliśmy na ten sparing, bo wiadomo, wcześniejsze sparingi żeśmy grali z zespołami z niższych lig. Tak więc na Wiśle żeśmy się dobrze zaprezentowali, oby tak było w lidze. Chcemy zmazać to, co się wydarzyło w sezonie 2012-2013. Dlatego możecie liczyć na to, że ten zespół może umiejętnościami piłkarskimi nie dojedzie tym najlepszym w kraju, ale walką, charakterem, zaangażowaniem i sercem postaramy się zrobić wszystko, żebyście byli z nas zadowoleni. Dziękuję bardzo.